Dzień dobry, Dzień dobry. witamy w kolejnym odcinku. Musimy się przyznać, że zanim jakby... Zanim przeszliśmy dalej, wróciliśmy się przez te wszystkie te numery sprawdzić, czy nic tam nie pominęliśmy. Zabraliśmy sporo rzeczy, typu tam części zamienne i takie rzeczy. Ale chyba nic fabularnego. Poza tym, że Erik, którego szukaliśmy cały czas tutaj, okazało się, że był na samym początku lokacji. Tak, nie zwróciliśmy to uwagi, po prostu. Tak, po prostu go nie zapamiętaliśmy imienia zwłok. Warning. Plasma shockwave imminent. Tak, dobra, też nie plasmy. Idziemy dalej. Arboretum. Także okazało się, że Josh Dalton, który przepadł, jest gdzieś w tunelu Guts, tylko nie możemy go znaleźć. Wierzyłam, że może być gdzieś tam. Jednak, żeby się o tym przekonać... Musimy się tam przelecieć. Czekaj, tu nie byliśmy w tym pomieszczeniu. No, co, jakieś na to jest? Może jakieś mnik się znajdzie? Wow. Nie. Okej, idziemy na pomieszczenie. A zanim tam wejdziemy, sprawdzę tutaj. Nie, tu nic nie ma. Dobra, chodźmy. Wow, to za pomieszczenie, to jakaś tu apteczka. Jest apteczka. Bardzo chętnie. Co to? Jakieś kulki dziwne. Coca-Cola. Butla z tym. Nie będę tym rzucał. Ciastka, tak. Tak. To była jakaś pewnie ten, budka, wiesz. O, zapasy, spoko. Tak. To była budka ciecia, zobacz. Tak to wygląda, no. Tak. Nie zdążę dopić swojej zielonej herbaty niestety. Przykro mi, kolego. Ruszamy do arboretum. Arboretum. Znowu kartę dostępu. Ale mamy chyba kartę, złapaliśmy ją w locie, nie, no nie? Czekaj, otwarty notatka. Jest. Zamknięte jest przecież, zobacz, było zamknięte. Okay. Dostęp zastrzeżony, zgłoś się do Andersa Kleina w strefie. No tak, ale u Andersa byliśmy. A okej, okay, no, sorry, otwarte, no masz rację. Masz rację, przepraszam. O, nie chodziło. Okej, okay, wiemy, że jak w to wlecimy, to słyszymy głosy. Będziemy teraz się bać? Wow. What's happening? Don't let them do this to you. Okej. Okay. Jakiś flashback? Do wydarzeń z przyszłości? Czyżby? Nie pozwól, żeby ci to zrobili, tak? Coś takiego powiedziała? Tak, nie pozwól, żeby ci to zrobili. Ktoś to musiał powiedzieć Morgan. Albo ona do kogoś to powiedziała. Tak, to brzmiało trochę jak jej głos właściwie. Chociaż tak, no tak, bo John Ware ma jej głos. Czekaj. The entire Typhon ecology appears to be centered around the creation of this substance. The original researchers called it coral. Beautiful. But we're not sure what its purpose is. It's never spread outside the containment cylinder. Until now. Coral. Nie sądzę, żeby przebywanie w tym było dla nas bezpieczne w pełni. To jest ten ładowni, który cały czas nam śmigał na mapie i nie wiedzieliśmy, jak się do niego dostać, tak. Okej, cały tunel znajduje się po boku. Czyli... Tam są jakieś zwłoki, już widziałem. Przypuszczenia były słuszne, że nie, to nie były zwłoki. Pojawić tutaj, okej. Okay. A tu za plecami naszymi co jest? Też jest jakby część tunelu. Okej. Okay. Arboretum jest tam. Czyli pewnie tędy schodzimy w dół, tak jakby w dół tunelu. Najpierw się cofniemy? Chyba się najpierw cofniemy. Nie wiem. Chyba no, tak, mi się wydaje. Cofniemy się. Okej, okay, bo lecieliśmy trochę z tej... Nie, ale to... Skarżenie. Koral jest wszędzie. O, wow, 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 wow. Zginę? Zginę. Fuck! Nie możemy to być, kurczę. Być może musimy najpierw 100% napromieniowania. Dobra, zaraz się naprawia, ale to mi się znowu zrobi 100%, szczerze mówiąc. Użyję tego, ale wrócimy się od razu, kurczę. Kurde, są jakieś bardzo niebezpieczne substancje. Bardzo, bardzo niebezpieczne substancje. Wow, 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 wow! Wow! Co to za gość? Czekaj, jak te butle tam rozwalę? A może to ty musimy przejechać? Tam jesteś radioaktywny. Patrz, tak, tam tak, jest to radioaktywne. No to... Myśli, że nie wiem, czy strzelanie do radioaktywnych materiałów jest bezpieczne, ale spróbuj. Najwyżej załadujemy w radioaktywne. Zapis? Nie, przejdźmy jeszcze raz przez to. Patrz, tu już nie ma, tu już dobra, nie ma, dobra. Okay, tutaj dalej nie ma radiacji.
Boże, jak jestem głupi. Dobra. Czy tutaj coś jest? To jest jakaś skrzynka, w której jest strzegawka Psy oraz plazma, która jest przeterminowana. Czy tu nie będziemy tego używać jako suplement diety? Raczej nie. Dorujemy sobie crossfit. A tutaj? Co jest tutaj? Tu nic nie ma. Wracamy się. Siedzimy dalej, tak? Tam już coś widzę, coś się świeci, błyszczy. Tutaj nasza... apteczka. Sanki jeżdżą. Tak, apteczka. Nie chciałem tego. Dobra. Zgarniamy apteczkę. Tak! Wow! Mamy tutaj znowu... Tam są substancje radioaktywne. Myślę, jak tak w to strzelę, to się to wszystko zepsuje. Spróbuję, ale... Poleciały to? Poleciały, tak. Patrz, wszystko wybuchło. Super. Nie zniszczyliśmy tego, ale... Nie, ale poleciały i się częściowo dobiły. Tak. One się faktycznie same zabijają. Między sobą. Okej, na taśmę ciągle leciało. Okay. Czyli już wiem, jak szybko wrócić stamtąd ewentualnie. Złapać się taśmy i lecieć. Wezmę lepiej, tam widzimy jakieś przedmioty. To już nam nie będzie przeszkadzało, na szczęście. To ugasimy, albo i nie. Zużyty drut. Dobra, okazuje się, że nie muszę obok tego pożaru przelatywać. Tam są substancje radioaktywne. No, musimy ją mieć. Dobrze, można je tak wybijać, jakby poza... pola, tak? No powiedzmy. Trochę. Dobra, jeszcze wszystko wracamy jeszcze. Co tu się dzieje? Nie ma znowu. Gdzie tych gniazd, na szczęście. Wieżyczka. Co to jest? Wieżyczka. Wieżyczka, tak. Czy jak lecę w koral, to mi się pokaże jakieś nowe wspomnienie? Zobaczę. Nie, nic tylko nie ma. Chyba nie. To wspomnienie, które widzieliśmy, było dosyć krótkie i takie trudne do sprecyzowania, o co chodziło. No prawie ta działka. Spróbuj, to coś tu są. To coś tu są, dokładnie. I to dwa. Nie jest, dobra. Jak zwykle, pomyliłem szokowanie z przeniesieniem. O, nawet nieźle poszło. To już nie. Udało się. Skakować działka. Przenieś to. No tak, są w takim miejscu, że... To są zepsute sanki. Dużego operadu tutaj. Sporo, no. Wcześniej już też mieliśmy z nim styczność gdzieś tam w laboratoriach Alexa, chyba? Pokazywał, no właśnie. W tym psychotronicznym dziale tak, wszystko się znajdowało. Jakby szczątek koralu. Kurczę, tak się cofamy cały czas i... Zobacz, w którym punkcie mapy jesteśmy może. Czy to... Patrz, już jesteśmy na poziomie inżynieryjnym, czyli ten tunel jest faktycznie dosyć... Wydaje się krótszy niż... niż... ten... Co to jest? Też lopata. Splatać? Co tu się dzieje? Co się stało? To jest... Co to jest? Technopata? Kim jest technopata? Warto się cofnąć do działka. Dobra, wróćmy się do działka, masz rację. Będziemy potrzebować jego wsparcia. On już tu za nami leje. O mój Boże. Co za bydle. Mam nadzieję, że da się zabić. Gdzie jest to działko? To powinno być. Chyba musimy się cofnąć, wiesz? Myślisz, że nie jesteśmy gotowi na tą walkę?
No tak, kurczę... Z jakiegoś powodu tutaj są te rzeczy. No, możemy jak coś to próbować. Dobra, poszliśmy na skróty, czy... O, oh, fuck. Dobra, ty. Co tu się dzieje? Co to za maszyny? Spaczenie, te nasze. Aha, czyli technopata jakby... spaczył... Maszyny. Maszyny, tak. Nie jest dobrze. Jest bardzo źle, powiedziałem. Trzeba było już kurczę zgodnie z mapą. Jeszcze zostawiam obrażenie najprawdopodobniej. Albo i nie, albo i nie, albo i nie. Super. Taki drugi jeden. Chuja tam masz. Bardzo dobrze, że powiększyliśmy to życie. Patrz, to walczy z nami. Tak, tak. Dobra, mamy w ogóle teraz ten... Szkoda, że się nie udało tego drugiego skakować. ...promieniku. Co to tam lata? Ty może sprawdźmy pod tymi danymi naszymi. Czy mamy... badania, a, tak? A, czy ten... Wyskanowałeś go? Wydaje mi się, że tak. Splatacza zeskanowałeś. Splatacza zeskanowałem na pewno. Wrażliwość na falę negacyjną, psychoszok. Technopata jest. Wrażliwy, elektryczność, eksplozje, takie psychiczne, ładunki EM. Wodłem. Co jest tutaj? Jakie skażenie. Jak użyję na przykład ładunku recyklingowego na przykład, co? No, no ale... Odbiło się, odbiło się, tak. A teraz? Co nam nie zabrało chyba, ale... dobra, fala negacyjna. On się zaciął? Nie wiem, co się dzieje. Teraz który nie wiem, może tym działkiem rozwalić, co? Idzie. Wow! No i super. Całkiem nieźle to poszło. Przyderpiona i zabita. On jakoś się lekko zbagował i chyba zaklinował. Tak, chyba ale... nam gra trochę pomogła w zniszczeniu tego. Ale na naszą korzyść, na szczęście. Dobra. Wracamy się tam. Do splatacza. Możemy spróbować. To zobacz, jak masz ze zdrowiem stoisz. No tak średnio, szczerze mówiąc. No właśnie. Trzeba to jeszcze pozabijać, tak. Skurweseństwa. Odżyła. Gdzie jeden? Ten. Wow. Skąd się to tu wzięło wszystko? Kurczę. Jest gdzieś gniazdo. Nie, to spada się tam, wiesz, przywołał chyba, co? Myślisz? Myślę, że tak. Dobra, już po wszystkim. Zapiszę grę i ruszymy do splatacza. Ale zanim to zrobimy... Słupka wojna. Czeka, bo on nie wie... O, już, już wie, że tu jesteśmy. Jak w koral wleciałem, to on chyba się dowiedział. On się dowiedział, wiesz, tak. Koral, trzeba go podejść... Tak, dokładnie go też jest ten koral. Tak, bo ten tak, dokładnie. Czyli on miał łączność z koralem cały czas. Musimy go omijać najprawdopodobniej, żeby on się nie dowiedział, że tu jesteśmy. I może tak znie... Nie... Sprawdźmy jeszcze raz, na co jest wrażliwy, co? Elektryczny... Dobra, to technopata. Splatasz. Fala negacyjna, czyli te ładunki takie śmieszne. Psychoszok. Psychoszoku nie mam. Niewrażliwość na ładunki M. Skanowe na moc odbicia. Okay. Myślę, że to nie jest jedyny spadacz, jakiego spotkamy po drodze. Nie wiem, ale chyba go nie potrzebujemy ogólnie. Tam... Tu jest koral. Tutaj jest jakieś gniazdo, a nie gniazdo? Chyba tak. Nie, tam jest stoic. Wow. A nie, tak. Mhm. Czy stoic? To jest nieaktywny teraz.
już jest robione. Ale splatasz faktycznie, jeżeli nie jesteśmy w tym... Wow, wow, wow. Koleś. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Dobra, zróbmy, słuchaj... Granat? Chyba tak. Teraz albo nigdy. Gin! Nie! Uciekł od tego. Dostał? Uciekł, no. On się tego boi. Uciekł, jakby wiedział wszystko. Albo nie wiem, nie wiem jak z tym walczyć jeszcze. Jestem zderpiony jak cholera teraz. Okej. To jest jakiś super safe. Pewnie jakiś super działko. Mhm. Pakowanie 4. Mamy neuromody? Nie, chyba nie mamy. Chyba niewiele. Spalasz jest teraz zajęty koralem. Tu jest kilka Stata rzeczy. Ładowne. O, widzisz, to zwie się... Tam ktoś jest. Tam jest jakieś ciało. Sortownia, ładownia. Ktoś nie przetrwał starcia z plataczem. Zrobiło się groźnie. Edward Douglas. On był tylko wymieniony w tej załodze. Guts. Co mi się wydaje? Rzeczy zamienne. Co to okay, jest? Możemy sobie zrobić jakieś. Znaleziono hasło. Małe hakowanie. A skoro mamy, to będziemy hakować. Matko, dobra. Ej, nieźle. Operator. No, odbudowa. Teleportacja! O, co to? Usterkę śluzy przeładunkowej. Dobra, Ed. Tam jest Ed. Jestem na stanowisku wodowni, gdy wykonam polecenie startowania po mojej stronie, będziesz mieć ograniczony czas, żeby dokonać aktywacji w GATS. Powinniśmy w ten sposób odnowić przesył ładunków. Dzięki za pomoc. Następnym razem będę miał przy sobie transkrypt, no. Mogłabym przysiąc, że rano go miałem. Zupełnie jakby urosły mu witki i gdzie sobie wybył. Włączyłam swoją stronę na twój sygnał, aż. I tam było też jakieś narzędzie. Do tworzenia. W przypadku usterki układ startowania wymaga ręcznej aktywacji. Ładownik. Układ musi zostać aktywowany w GATS oraz ładowni w ciągu 8 minut. Okej, czekaj. A, ładownia była... Ładownia jest tu, a GATS jest chyba tam, gdzie lecimy dopiero. Tu jest GATS przecież. A, okej, czyli do ładowni jak zlecisz. Masz 8 minut. Teraz musisz włączyć ładownię chyba. Tam musisz... To jest tutaj. Szybko! Szybko! Microgravity detected. Okej, mam mało czasu. Gdzie jest nasz cel? Czekaj, może będzie w ten, jakoś tutaj oznaczony. Nie jest oznaczony. A czekaj, tam był pokaż tę mapę, dobra. To zobaczyłem. Nie to. Dobra, tutaj, okej. Na mapie. Tylko nie mam mapy. Poziom niżej. Tak, z tego co tutaj... O, co? Co to za mapa? Dlaczego to wygląda jak jakieś wielkie piekło? 22 metry. Nie, no to chyba nie jest daleko, nie wiem. Wow! Nie, no to jest tutaj, zobacz. Czy teraz? Gdzie teraz? Tutaj to? To wejdę. Tak, bo nie. Czy też chcę? Tutaj. Tu? Co tu? Tak, tutaj chyba. Czekaj, a może nie? Tutaj, nie, tak, tu. Okej, tam są ziomki. Najpierw to włączymy. Wycofam się teraz. Okej, udało się. Co nam to dało? No właśnie. Otwórz śluzę przeładunkową.
Dobra, udało się, to jest najważniejsze. Kolega już nas wyszuł. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale przy Joshu Daltonie pojawił się napis GATS. Już nie ma brak danych, tylko jest napis GATS. Tak. Nie jesteś koleżką. Bang! Phantom Eterycznym. Co to znaczy? No właśnie, co to znaczy? Co to znaczy, że Phantom jest eteryczny? Phantom eteryczny. Nie wiadomo, co kieruje z plotoczem, który poświęca dodatkowe serowce, by tworzyć ten potężniejszy gatunek kwantumów. Dużo wytrzymalszy, bardziej niebezpieczny. No, to niespodzianka. Wrażliwość na promień Q. Okej, mamy tylko bardzo mało naboi, w sensie jakby załadowania promienia Q. Żeby on nie stał jakby do nas frontem, bo on co chwilę nas wykrywa. Nie mamy jak go zejść. No właśnie, teraz na przykład. Teraz zszedł na dół. On tu jest sam, prawda? No to nie wygląda. Postaramy się zejść tutaj. Niespodzianka, motherfucker. Ale to chyba nie za bardzo zadziałało, szczerze mówiąc. Chociaż... Wow. Nie jest źle. Ups. Derp. Wow, ale mi przyjebał. O Jezu, dobra, wypad. Uważaj. Nie no, jestem na bezpiecznej pozycji. Nie wiem, komuś, żebyś nie wszedł w to. No, widzę. Przydałaby się jakaś apteczka, szczerze mówiąc, taka do wytworzenia. A nie masz apteczek już? Apteczki mam, 5, ale... Okay. Wiesz, nigdy za wiele, apteczek, nie? Nigdy za wiele. Może tutaj coś będzie, jakiś... To jest wyjście gdzie? Nie wiem. Podtrzymywanie życia. A tu jest co? Zamknięte. No, zamknięte. Kurczę, masa rzeczy. Czy myśmy tak. Znowu zeszli z głównego? Znowu gdzieś uciekliśmy z dala od GATS. Znaczy w GATS jesteśmy, ale w innej części niż... Jesteśmy w ładowni cały czas. Nie, no dobra, wracamy do naszego celu głównego, musimy co? Musimy wrócić do celu głównego, a potem... Nie będziemy zrobiliśmy tu latać. Co trzeba, jeżeli chodzi o... Właśnie, szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy jakąś zdanie poboczne, opcjonalne. Teraz ta śluza przeładunkowa jest chyba w tym głównym korytarzu, tam gdzie był. Dobra, wracamy się w takim splata. Razie. Tak mi się wydaje. Wróćmy się tam z powrotem. Szybkie oględziny miejsca, bo w końcu przylecieliśmy tutaj w kilka minut. No tak, Boże, jak teraz wrócisz? A, patrz, dobra. To jest to pomieszczenie, gdzie był ten fantom. Widzisz? Okej. Uwaga, żeby nie przejebać w barierkę. Tak, czemu? Tak. Tam, nie? Jeszcze nie pamiętam. Jak my to wróciliśmy? Tutaj. Tutaj ten. Najpierw. To naprawdę można zgubić orientację w tej mikrograwitacji. Nie, tutaj. O, kombi łatki, tak. Okej, okay, wracamy z powrotem. Microgravity detected. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tam, skąd przyszliśmy. Okay. Strasznie młodzimy na tym tak. Statku. No właśnie, pytanie, że dobrze lecimy teraz. Jest tu? Milion lokacji. O nie, dobrze, okej. Okay. Jakby... Dobra, czuję, że to wrócimy jeszcze, że to nie jest jeszcze jakby... To jednak jest jakaś liniowość w tej grze, ale z drugiej strony możemy tak, sobie... Często ją gubimy, no. Dobra. Gdzie jest ten... Okej, okay, tutaj. Tu jeszcze było jakieś... Czekaj, otwórz no właśnie o tym mówię, że to była śluza. Często śluza. To nas kolega może naprawić. Dzięki ziomuś. To się na pewno przyda. I tu mamy komputer. To już sprawdzaliśmy, tak? Tak, ale tam pewnie w narzędziach można. Narzędzia. Otwórz śluzę. Dokładnie. Co to zrobi? Tam się otworzyło. Otworzyła się śluzę.
pytanie, po co mam ją otworzyć? Co to nie wiem, ja jeszcze tego. O, apteczka. Okej, okay, to jest naładownia. Może to są po prostu jakieś. A, zobacz, to są jakieś sejfy. W sensie. Pewnie można to wystawić od groma działek i napieprzać w tego splatacza, ale. O, hakowanie 2. Skorzystamy z tego. Co chcesz zrobić? Nic. Szybki powrót. O, no prawie bez kolizji. Udało się. Co my tu mamy? Co tu się znajduje ciekawego? Gdzie to się otworzyło? Z której strony? Tutaj. Jezu, idzie się pogubić naprawdę. Otworzyliśmy coś, co z drugiej strony jest otwarte? Naprawdę? Chyba tak. To jest nieźle. Grubo. No tak, no to było to otwarte. Tak. Coś tam się trzęsło. Coś tu jeszcze jest? Matko. Jest jakaś skrzynka. O, promieniku. Okay. Super. To jest kolejna. Też promieniku. Zajebiście. Jakby znacząco grę znacząco grę przedłużamy, ale to się akurat tutaj opłaca bardzo. To było otwarte. No mówię, ja się gubię w tym. Mój błędnik już zwariował do reszty. Może to, tego nie widać na grze, jak się to ogląda, ale jak się gra, to naprawdę można się zgubić w tym tunelu. Nie wiem, czy to wszystko tutaj tak naprawdę? Czekaj, tu jest coś. Tutaj, dobra. Dwa patyfony. Tarcza jakaś była, czekaj. O, tarcza przeciwstrachowa. O. Jod. Ma miejsce, zobacz. Powolna rozłożona przez się regeneracja. Zapewnia odporność na strach. Okay. A mamy co? Odpuścimy sobie szybki skan, a damy odporność na strach. Jeszcze nie wiemy, co to jest strach. Ale chcemy być na niego odporni. Dokładnie. W razie czego? Dobra, chyba wszystko tutaj. Chyba wszystko, możemy sobie wylecieć. Czyli wracamy w stronę naszego cudownego koleżki z platacza. Mm-hmm. Który gdzieś się tam daleko przetransportuje, chyba tam jest. No tak, bo to wszystko, nie? Chyba tak. Czyli lecimy jakby od początku do końca teraz. Zaspokoiliśmy naszą ciekawość. No, ale zaraz się z kolegą spotkamy. Ale tak, on tam już jest. Da się go jakoś zabić, jak myślisz? Nie wiem, on się dosyć mocno... broni, nie? Tak, broni. A go chyba trochę stracił życia w trakcie... Na kurczę, szczerze mówiąc. Myślisz, że trafisz laserem z takiego śniega? Nie, no, na razie tylko się wiesz, szykuję. No. Przede wszystkim się jeszcze wyleczę, bo tak kurczę, jakieś grudki z nim na przykład, zastrzyk wezmę sobie. Dobra. Z czym do ludzi, nie? Spróbujmy. O, mogę drugi raz zeskanować, czy nie? Skanuj. Okej. Okay. Mogę jeszcze raz? Ja już nie mogę. A słuchaj, on jest... fala negacyjna. Dorzucę tym granatem tam, jak sądzisz? Nie wiem. Spróbuję. Zobacz. Zżywał? Chyba nie dostał, chyba za daleko byliśmy. Teraz promieniku. O ma, dobra, leci. Nic. Tam coś musiał... Było mu coś, ale... Kurczę... No... Mamy zagadkę, jak go pokonać. W razie tego ma co zabić. Dziwą nie chce za bardzo się bić, tylko ucieka. Ucieka cały czas, bo on te cystoidy produkuje. Tak, on się broni tymi cystoidami. A ja nie mogę w nie trafić. Jest jeszcze jeden. Dobra, już pan. Wow, cały czas je tworzy. Cały czas je tworzy. Dobra, odpuśćmy go sobie. Ja go ominiemy teraz. Na sprincie, zobacz, tak. Wow. Dobra. Ojej! O nie!
Dobra, na razie olewamy koleżkę. Grubo, wow. On nie specjalnie się kwapi do walki, więc może. Tak. Może nie jest to najgorszy wybór. Żeby go po prostu odpuścić. Trochę zużyliśmy amunicji na niego. Znaczy się. No tak, tak. Tego działka głównie. Najwięcej. Spróbujemy polecieć. Przez to szybko trzeba przelecieć. Drugi tunel. Dobra. Wracamy do punktu wyjścia. Tak, stąd wylecieliśmy. Lecimy w drugą stronę teraz. Czekaj, ja sprawdzę jak nasze napromieniowanie, bo to chyba tak mocno. Czy statystyki? Nie, gdzie to było? Status? Status, tak. Jeszcze nie ma efektów. Okej, czyli póki nie ma efektów, możemy na razie działać dalej. Tu jest jakiś operator. No mamy prawie pełną tarczę, ale tak. No. Wszelkie naprawy mile widziane. Tu coś mogę zebrać. Ładunek M, okej. Okej. Tam coś jest. Gniazdo, co stoi tu. Słuchaj, ja wezmę sobie w takim razie butlę z tlenem. A zaraz się strzeli. Co? A skąd on się tu wziął? Nie wiem, ale... Przecież tam wróciliśmy. Może to drugi. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że ten jest nasz kolega, bo by nas tak nie ominął spokojnie. O nie. Dobra, tamte zabite. Gdzie on jest? Tam. Z tym sobie poradziliśmy. Dosyć szybko. Strzelając w substancje łatwopalne. Splatacz sobie tam poszedł, ale nie będziemy... Dziwne są te splatacze, nie zachowują się tak jak wszystkie pozostałe mimy. I nie mimy. Tyfony, no. Tyfony. Olejmy go, bo to tak czujesz, to jeszcze nie jest etap, kiedy możemy go po prostu zniszczyć. A może jest, tylko nie potrafimy. Nie wiemy tego. Obawiam się, że bez ładowania neuromodów w mocy tyfonów będzie nam bardzo ciężko grę przejść. To jest tak jakby przejść Dishonored bez mocy dodatkowej. Dzięki. Tam coś sobie się... Tam coś się świeci. Tu coś się świeci. Pójdziemy do tego. The power plant has been compromised. I repeat. The power plant has been compromised. It's about time, Sam. Chief, I'm not a comm tech. I'm doing the best I can. Micah, this is Security Chief Elazar. Can you hear me? Sarah? Yes, I can hear you. Been trying to patch into the PA. My team's in the cargo bay, and those things are in here too. They're crawling all over the station. Check everything around you. Hit it with a wrench. Check the wrench first. Sam? He's right. These things... Smash every freestanding thing and see if it comes back at you. Get to a secure area, and when you're safe, call me via transcribe. I'm sending you a secure contact, alright? Understood. I left my transcribe in the coolant monitoring station. Heading there now. I can lock myself in. Are you okay? I'm just catching my breath. Sarah, can you tell me what happened? Micah, get safe, then call. Co to? Rzeczki węgorze. Słuchaj, pytanie, co to jest? Jeszcze? Węgorz. To jest węgorz. A, okej. Okay. To jest węgorz. Czy to było na granie, czy one się... Nie. Komunikowało ze sobą teraz? Właśnie nie bardzo wiem, co się stało, bo nie odpaliliśmy żadnego nagrania chyba. Być może słyszeliśmy przez transcriba żyjących ludzi. Właśnie, tak kurczę, bo... Więc może nie wszyscy zginęli? Pamiętasz, że Alex, to się pojawiły imiona, które wymieniał Alex wcześniej. Czy nam pomaga Elazar właśnie? Okej. Okay. Czy można podlecieć do węgorza? O, spory do węgorza. Myślisz, nie, chyba to nie są mimiki, bo byś zeskanował je. Ja tylko po prostu nie chciałbym, ale wiesz... Ale jest tam dużo zwłok węgorzu, więc możesz się pozbierać. Teraz się okaże, że nas zaatakują. Zaatakują? Nie, tylko... Nie, no chyba nie. Tylko turbosanki.
resztki węgorza. No, wolno i zebraliśmy. Zaraz się okaże, musimy wrócić faktycznie gdzieś w stronę wodowni. No, tak, tak, nas, tak tam jedna z tych kobiet mówiła. Tak, to musimy. No tak, próbuję powoli do jakiegoś końca korytarza. Co to jest? Co tu się dzieje? No co ma się dziać? Nie, nie, tak właśnie. Tu jest operator, tu możemy z niego wyciągnąć pewne rzeczy. Głównie ogniwa pali wokół, jak już zauważyliśmy. Tak, w końcu. W końcu, dobra. Po długiej drodze, nie wiem co nas tu czeka. Ale jesteśmy. Jesteśmy przed arboretą. Czy to jest coś dla tym, jak myślisz? Czekaj. Może być. Dobra, nic to się nie wykrywa. Czy to ty, Josh? Nie, Alika James. Gdzie jest Josh Dalton? Nie kojarzę mnie, żeby było coś o Alice James. Okay. Węgorz tam nie robi krzywdy. W tej części jakoś mniej mimików w ogóle, zauważ. Proszę, pracownika. No, widocznie mimiki mają problem z poruszaniem się bez grawitacji. No poczekaj, jak włączę sobie na przykład... nie wiem, to jest oznaczone, tak? Tak. Może jest go jakoś tutaj... Microgravity detected. Trudno zauważyć, kurczę. Szukasz go? No co, wychodzimy już... Aha, bo wychodzimy z gaz. Bo wychodzimy z gaz, tak. A tamta część ładowni, w której byliśmy, to już też jest, już puściliśmy te lokacje. Tak. Może przerwimy tutaj na chwilę. Okej. Zastanawiam się, co robić dalej i wrócimy w kolejnym odcinku już następnym. Tak jest. Do zobaczenia!